Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale i dzisiaj zajmiemy się Sui Airdrop, aczkolwiek minus niestety airdropu nie będzie, ale o tym za chwilę. Jednak na początku pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek, łapkę w górę oraz jakiś komentarz po sobie po prostu pod tym nagraniem. Także moi drodzy, lecimy teraz z krótkim intro i za chwilę lecimy bezpośrednio do tematu. Zaczniemy moi drodzy od naszego Discorda. Jeśli jeszcze was tam nie ma, no to koniecznie wbijajcie. Link znajdziecie pod każdym, dosłownie pod każdym wideo nagraniem oraz znajdziecie go tutaj też na moim kanale na YouTube. Właśnie macie ikonkę Discord, no i wystarczy, że klikniecie, przejdziecie od razu do naszego Discorda. Ale wracając właśnie do wpisu, Patryk Szawalski dzisiaj o 11 wstawił nam tutaj link, gdzie możemy partycypować w przedsprzedaży jakby tokena. No mówi się, że to jest buy drop, aczkolwiek no ja bym tego tak nie nazwał, no ale przyjęło się, że buy drop, czyli nie dostałeś dropa, no to kup sobie go sam. Więc to tak troszkę ironicznie, ale o co z tym w ogóle chodzi? No i moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, jeśli byliście na Discordzie Sui Network przed lutym, no dokładnie tutaj macie napisane 1 luty, tak? Jeśli byliście aktywni, no to możecie wziąć udział w zapisaniu się na listę, white listę, którzy, no osoby, które się zapiszą na white listę, prawdopodobnie będą mogli kupić token SUI po 3 centy. No i macie też rozpisane na jakich giełdach, mamy to na Bybit, na KuCoin, no i na OKX-ie. No i oczywiście po kliknięciu weryfikacja, no to kliknijmy sobie verify now, przenosi nas do potwierdzenia dostępu do naszego Discorda. Znaczy, to nie przyjmujcie się, że tutaj przejmie wam dostęp czy coś w ten sposób, raczej tego wam nie zrobią. No więc klikamy autoryzuj, no i wtedy tutaj wyświetla się wam komunikat tak jak u mnie: congratulations, you are eligible for this program, czyli jestem jakby zakwalifikowany do tego programu na listę. No i tutaj oczywiście wypełniacie sobie wszystkie tutaj informacje odnośnie właśnie waszych giełd. Więc ja już sobie to wypełniłem, ale za chwilę zrobię to drugi raz. W razie czego, jakby no teraz się okazało, że po kliknięciu tego verify now zresetowało mi wszystkie tutaj wpisy. Więc mamy tutaj Discord, tak, mamy first name, middle name, last name, to wybieramy sobie kraj, Bybit Exchange, czy mam już konto, tak, OKX, tak, KuCoin, tak, no wszystkie konta generalnie tutaj mam. No i podajemy sobie e-mail, adres, user ID, no i tutaj jeszcze numer telefonu, no i na każdej giełdzie po kolei tak samo. Klikamy yes, I confirm i klikamy sobie submit, więc to jest wypełnienie takiego formularza. Myślę, że jak wypełnię drugi raz, to się nic nie stanie, ewentualnie za chwilę wyskoczy mi komunikat, że już zostało to wypełnione. No ale dobra, lecimy tutaj przez sprzedaży, lecimy teraz na każdą giełdę po kolei. Mamy tutaj opisane to na Bybicie, na KuCoinie i na OKX-ie, jak to tutaj będzie wyglądało. No i jeśli chodzi o na Bybit, no to jest to najprościej zrobione, więc mamy Bybit i Sui, get a head start on Sui with Buy Starter. No i mamy coś takiego właśnie jak Buy Starter, kliknijmy sobie go, zobaczymy gdzie nas tutaj przeniesie i jest Buy Starter, moi drodzy, zobaczcie, jest tutaj no lockup period 3 cents, czyli mamy tutaj po 3 centy, subskrypcja zacznie się za 1 dzień i 22 godziny. No ja się teraz też na szybko zalogowałem, no i też widzimy tutaj opcję zakupu tego za pomocą USDT bądź USDC. No ja akurat tutaj na funding koncie mam jakieś 1000 w USDC, USDT, no i jakieś 4 centy całe na USDC, to no starczy na jedną sztukę tokena. No ale tak w ogóle, jeśli chodzi o details i szczegóły tutaj właśnie te sprzedaży, no to mamy tutaj purchase limit per pack, czyli jakąś per paczkę. Od 10 do 45 dolarów możemy sobie zakupić. Nie wiem, czy to jest na użytkownika, czy to jest na tą, na jedną osobę zweryfikowaną. Prawdopodobnie tak, aczkolwiek no nie sprawdzałem to aż tak szczegółowo, czy to jest na pewno właśnie zrobione w ten sposób. No i tutaj też mamy zrobione, że osoby, które się kwalifikują, no to są osoby, które mają drugi level weryfikacji na giełdzie Bybit, no i tylko właśnie te zwhitelistowane. No i whitelistę możemy sobie sprawdzić tutaj i to przenosi nas do linku, gdzie byliśmy przed chwilą, czyli właśnie tutaj do verify supporters Sui.io, czyli do tej listy. No i jak tutaj macie congratulations, you are eligible for this program, no to prawdopodobnie, oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, będziecie mogli zakupić. Nie wiem jak oni to przesyłają te dane, czy z automatu, czy nie, no ale myślę, że to wszystko wyjdzie
później już w tej sprzedaży. No i mamy też tutaj na KuCoinie sprzedaż, no w tym, że tutaj jest coś ciekawego, bo zobaczcie, macie możliwość wzięcia oczywiście udziału w tej sprzedaży, jeśli się zakwalifikujecie za 3 centy, ale KuCoin zrobił jeszcze coś takiego jak tikety. No i jeśli trzymacie na KuCoinie od 50 do 500 dolarów, no to macie jeden tiket na zakup tutaj za 50 dolarów chyba. Tak, jeden tiket chyba odpowiada 50 zakupowi za 50 dolarów tego tokena SUI. No ale jeśli macie tutaj 10 tysięcy lub więcej na KuCoinie, no to macie 15 tutaj tiketów, więc możecie kupić znaczącą znacznie większą ilość tutaj tych tokenów SUI, więc na KuCoinie jest już to bardziej skomplikowane, musimy mieć tutaj właśnie środki, więc ja będę musiał sobie przerzucić prawdopodobnie środki z innych giełd właśnie też na KuCoin, z jakichś jeszcze innych portfeli, bo na tej giełdzie nie trzymam za dużo środków. No i jeśli chodzi o OKX, no to tutaj adekwatnie do tego, jak mamy na KuCoin, no to tutaj będziemy kupować za OKB, tutaj jeszcze jest troszkę to inaczej zrobione, no i też będą dwie fazy za 3 centy i za 10 centów. To akurat będzie prawdopodobnie na każdej giełdzie, czyli dla tych użytkowników zwhitelistowanych, tak jak tutaj o też widzicie, allow list user can purchase up to, no i tutaj mamy rozpisane właśnie, że użytkownik może kupić do 1500 SUI z puli 25 milionów SUI w cenie właśnie 3 centów. No i tutaj jeszcze mam dopisek, allow list user can then use OKB to purchase SUI during the event and OKX jumpstart. Więc tutaj się nazywa jumpstart event, proszę bardzo, następna skomplikowana nazwa. No i tutaj też trzeba mieć KYC na poziomie drugim, tak w ogóle, żeby wziąć udział tutaj w tym zakupie. No i tutaj mamy jeszcze rozpisane, że będzie ta sprzedaż od 23 do 24, a generalnie rzecz biorąc będzie tutaj liczone od 20 właśnie kwietnia przez 3 dni, ile mamy OKB na naszym koncie. No i w zależności od tego, ile będziemy mieć oczywiście tych OKB na naszym koncie, no to dostaniemy do 4 tiketów. No i tutaj jeszcze informacja o odblokowaniu tych tokenów, że ten SUI token będzie dystrybuowany przez 12 miesięcy, no i użytkownik może odblokować 1/13 tokena tego samego dnia każdego miesiąca, więc no też ciekawie tutaj jest zrobione, możliwe, że na innych giełdach też będzie to tak samo, nie wczytywałem się w szczegóły, aczkolwiek prawdopodobnie będzie to zrobione na podobnej tutaj zasadzie, skoro na jednej giełdzie jest tak zrobione, no to pewnie na pozostałych też to będzie w ten sam sposób tutaj rozdane. W każdym razie, moi drodzy, dość ciekawa perspektywa, jeśli chodzi o token SUI. No czegoś takiego jeszcze akurat tutaj nie było w sieci. Token SUI, cała sieć jest dość mocno napompowana, więc warto się temu przyjrzeć, warto przyjrzeć się temu tematowi, warto sprawdzić, czy kwalifikujecie się do tej whitelisty. No bo oczywiście, jeśli kupicie jakiekolwiek ilości tokenów po 3 centy, no to w moim odczuciu, w mojej opinii, oczywiście podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, a nie porada inwestycyjna, będziemy mieli możliwość wyjścia po prostu w miarę zyskownej pozycji. Więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ja sam osobiście zamierzam kupić za wszystkie partycypacje, za wszystkie tikety, które mi tutaj przyznają za 3 centy na wszystkich giełdach. No i oczywiście, jeśli się jeszcze gdzieś tam załapę na te 10 centów przed sprzedaży, na jakieś większej ilości, no to też zamierzam sobie tutaj kupić ten token SUI. Oczywiście, albo po prostu zyskamy, albo stracimy i będzie to następny token mrożonka, który będzie siedział w naszym portfelu przez nie wiadomo ile lat, nie wiadomo czy coś z tego będzie. Aczkolwiek liczę na tą mocną pompę, ponieważ cała sieć SUI jest dość mocno spompowana, na ich Discordzie jest też mnóstwo ludzi, no sporo jest ludzi, którzy liczyli na darmowego dropa, aczkolwiek no widać nie udało się, więc bierzemy co mamy, a mamy jakby buy drop, czyli po prostu sami możemy sobie kupić te właśnie tokeny w przedsprzedaży. Dobra, także moi drodzy, nie zapominajcie oczywiście o subskrypcji tego kanału, łapce w górę, komentarzu, no i oczywiście wbijajcie na nasz kanał Discord, ponieważ to tam zawsze wcześniej informujemy Was o właśnie takich rzeczach. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie!